Co za patologiczny odcinek. Nie, nie, ubierz się, dziecko drogie. Dziecko drogie, wracaj! Święty Boże. No i z tego wszystkiego aż ci się do toalety zechciał, no. Jak wygląda, jak wygląda, jak wygląda? Nie bardzo widzę. O, robisz jej nuggets. W sumie zjadłabym nuggetsy. Nie, żebym wczoraj nie jadła, no ale zjadłabym sobie, nie? Dajmy. I tak nam za to hajsu nie biorą, to niech, że będzie na bogato. Ojcze! Ja ci zrobiłam piękną wystawę, a ty mi wszystko posprzątałeś. Uciekam z tym tortem. Nie wiem, czy jak go tutaj dam? Już go mi ktoś zjada. Tak! Skoro z hajsu znika! Weź ty nie podrywaj jakiegoś... Marajanusz. Jakiegoś gościa. Ale co? Nie widziałam tego. Przez całe życie człowiek się czegoś uczy. Tak. Jest najlepszy. Uwielbiam sposób, w jaki na tanie nim kieruje. Boże, coś się tak na tego na Daniela oparło. Ja się o klub pytam, a nie o niego, no ale dobra. Jezu, śpi na ławce. Syndrom żula. Społeczny. Podobno właśnie trwa impreza w klubie nocnym o 7 rano. Fajnie. Czy ktoś z tu obecnych ogarnia, korzystanie z nocnika? Sugeruj sabotaż. Ach, posugeruj sobie sabotaż herbaty. Jeśli ci na tym zależy. On ma czwórkę. W ogóle on w życiu nie zrobił zadania domowego. Nie wiem, jakim cudem on w ogóle trzyma tą czwórkę nadal. Wow, zapytał mnie coś korzystania z nocnika. Szpardeci. Dominiku, będziesz miał różowy pokój, sorry. Jeszcze z tym potem nie męczę, ale jak będziesz miał chłopca, to z twojego hajsu pójdzie na zmianę pokoju. Raj, nie patrz się tak na niego. Nie patrz tak na ten tort. Nie dla ciebie. No opryskany i będzie cacy. Do pracy, ty niemoto. Idź ty. Idź ty. Rozbierz się. Nie wiem, czy chcę to widzieć. Zaczął się poród od mordejerza. Jezus Maria, emocje jak na grzybobraniu, naprawdę. I znowu duch? Panie drogi. Dominiku żubrze. Won z mojej szafy. Luis, poproś go. Z pewnością się zgodzi. Rozmawiać z nieznajomym. Aha. Albo się nie zgodzi. W mordejerza. Panie drogi. Urodzę ci tu przed tą recepcją i na tym się skończy. O, ale stylowa śmineczka ci powiem. Moja droga, stylowa śmineczka. Nawet na sali operacyjnej trzeba wyglądać. Zatem zadaję o tym zatku kurczaka, no człowieku. Ty babciu pulchna, ja już widzę, że ty się na mój tort czaisz. Jezu, zaraz jesteś chora. No chyba na mózg. Aurelia, hańba. Ja, ta już idzie chlać, no. Weź się. Jest, na razie jest dobrze, na razie jeszcze dom w miarę się trzyma. Ale zauważcie, jest zawsze jaśniejsza strona naleśnika, bo podbiliśmy sobie z Aurelką na 7 gotowanie. No i nice. Mała śpi, śpi. To znowu siostra spaliła pół kuchni, ale to już się myślę przyzwyczaiłaś. Matko święta. Co ty robisz, dziecko Boże? Weź ją, jak oglądaj. Z domu uciekła. Poszła na dwór rysować lamę. O Matko Święta. Dziecko, na balkon? Nie. Ty... Ja pierdygam. Znowu. Chryste Nazareński, ile można? Ile razy można spalić ten dom? Dobra, zróbmy coś, żeby ten odcinek przeszedł do historii. Tak, dajesz, kochanie. Dasz radę, wierzę w ciebie. Dom. Zgubiłam dom, dobra, mam dom. Wara od mojego tortu wszystkim. Wow, chyba pierwszy raz mi się udało dobrze żeby rozmnożyć. Ty jesteś Xeris. Xeria, dobra, byłam blisko, nie? Usiądź razem, Sławek, chodź tu. Weź mnie nie denerwuj, człowieku. Jak dla mnie to na lamę nie wygląda, no ale... Każdy ma inne spojrzenie na lamę. Od zawsze to wiedziałam. I idź tutaj spać za karę do różowego łóżka. Trudno, życie. Musiałaś do tej czynności zasiąść, żeby ją mentalnie przygotować na fakt korzystania z nocniczka. Zacięłaś się tu? O Jezus. Nie. Ja to jestem normalnie wróżbita, Maciej. Jezu, zajdzie rozwoni. Odebrać. Goń się. No, tak. To idealny moment na robienie sobie selfie. No świeczki! Jak? Kto już go je? Kto?
Matka. Matko wredna, weź zostaw, nie dawaj. Nie, dałem weź kawałek. Jest, młoda. No! No! Nie, nie! Nie! Nie, nie, nie! Wiedziałam, w końcu to musiało nadejść. Okej, jest chociaż na miniaturkę. Wredna, bo wredna, ale jest. To się nazywa Majstersztosem. No mucha nie siada, co nie? Pograj na naszym szpanerskim komputerze. Oh, damn! Ci to się dobrali. Nie no, muszę temu zrobić zdjęcie, bo... Patelnia. Może zacznijmy od sałatki, bo chcę jeszcze mieć przez chwilę ten dom. To się nazywa Twerking Level Hard. O Jezu, jakie emocje. Normalnie jak na meczu szachowym. Jak rozmawiaj. Jak nocniczek. Nie uciekaj, kurde. Siostra tu chce spędzić z tobą rodzinne chwile w ciepłej atmosferze, a ty uciekasz. No chamstwo w państwie normalnie. Dzieciaki. Brata macie. Kto jest mężczyzną w tym związku? Przecież podjęłaś się opieki. No, jeszcze coś siedni. No, chyba cię coś. Ja cię sunę. Twarz na niebie widzę. Buzie widzę. Buzie widzę! Twarz widzę! Buzie! Ja nie widzę. Ja widzę! Dobra. Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku z Aurelką, która nie wiem gdzie polazła. O matko święta, jak nie jedna to druga. Co zaś się potwora spod łóżka boi? Pięknie, skorzystałaś? No ja jestem z ciebie dumna. Więc koniec mojego pierniczenia. I mogę ruszyć tam sałatkę. Wow. To będzie dobry dzień, ja to widzę. Melody pływa w podłodze. Te emocje jak na grzybobraniu. Naprawdę. Musiałabyś to dziecko wyjąć, nie wiem czy się orientujesz. Szału nie ma, nic mi to nie urywa, ale nie jest źle. Katie. I co? I gadacie. I nadal dupa. Jest jeszcze gorzej. Rozmawiaj. Nie po to dokupiłam pluszaki, żebyś teraz z tego nie korzystał. Nie no, to dziecko pływa w butach zimowych. Majstersztosem. Nie podrywaj tutaj Murzyna, tylko chodź. Matko Boska Fatimska. Serio? Dziecko na ulicy. Nie no, to jest normalne. Aż ze screena zrobię.